Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych, do tej pory tak mało kojarzącym się z programami społecznymi, ale też z wyzwaniami społecznymi, możemy spotkać się, żeby zrobić rzecz wyjątkową. A ta wyjątkowość polega na tym, że oto do programu społecznego, ale też programu rodzinnego, prodemograficznego, najważniejszego programu polskiego rządu, dołączają się przedstawiciele instytucji finansowych, świata biznesu. Czyli łączymy to, co powinno się dziać zawsze w takich sytuacjach i okolicznościach. Łączymy świat biznesu, finansów, gospodarki z problemami społecznymi. Program Rodzina 500+ jest wielkim wyzwaniem, ale też odkąd rząd go przyjął, mam wrażenie, że przyjaciół Rodziny 500+ jest coraz więcej w różnych obszarach i w różnych środowiskach. Pojawiają się nowe inicjatywy, pojawiają się nowe pomysły. I dobrze, bo właśnie o to chodziło. O to chodziło, żeby pokazać, że ważna jest rodzina, że w Polsce chcemy inwestować w polską rodzinę, chcemy inwestować w przyszłość, w rozwój, w dzieci. To jest największa polska inwestycja. Dzieci to nie koszt, to inwestycja. To inwestycja w przyszłość nas wszystkich. To jest inwestycja w przyszłość rozwoju naszego państwa. Dzisiaj dołącza do tego grona przyjaciół Rodziny 500+, świat biznesu, instytucje finansowe. Bardzo Państwu dziękuję za decyzję, którą podjęliście, że chcecie aktywnie brać udział w realizacji tego i we wdrażaniu tego projektu. To jest bardzo ważne przede wszystkim dla osób, które będą korzystać z programu Rodzina 500+, a przecież nie zapominajmy, że z tego programu skorzystają wszyscy Polacy, bez względu na to, jakie mają poglądy polityczne, jaki mają światopogląd, czy mieszkają w dużych miastach, czy w małych miejscowościach. To jest program powszechny. Po 1989 roku takiego programu jeszcze nie było. To jest program, który ma z jednej strony wspierać materialnie te rodziny, które być może są w tej chwili w trudniejszej sytuacji materialnej, ale też ma być wielkim wyzwaniem, programem, który pozwoli nam stawić czoła największemu polskiemu problemowi, czyli problemowi demograficznemu. I myślę, że właśnie Państwa zaangażowanie, pomoc w tym, aby ten program promować, ale też kolejne nowe pomysły, które wokół niego się rodzą, pozwoli na to, żebyśmy ten cel, który sobie założyliśmy, żebyśmy go wspólnie osiągnęli. Ale ja mam wrażenie, że dzisiaj musimy głośno podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, jeszcze jeden ważny fakt. Oto dzięki programowi Rodzina 500+ rodzi się społeczna odpowiedzialność biznesu. Taka atmosfera, która w wielu gospodarkach świata, w wielu krajach świata jest czymś normalnym, jest pewną normą. My uczymy się też i takich wyzwań. I ta społeczna odpowiedzialność biznesu to jest właśnie to, na co powinniśmy również zwracać uwagę. Programy społeczne, zaangażowanie w promowanie takich programów i świat biznesu. Czy może być coś bardziej spektakularnego? Pokazujemy tym samym, że tam, gdzie jest dobry projekt, gdzie jest dobry program, gdzie widzimy przyszłość polskiego państwa, gdzie my widzimy przyszłość polskiej gospodarki, bo przecież nie zapominajmy, że to będzie ogromny zastrzyk również dla polskiej gospodarki. Warto inwestować, warto pokazywać dobre praktyki. I dzisiaj tutaj na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie możemy taką dobrą praktykę pokazać. Jeszcze raz bardzo serdecznie chcę Państwu podziękować za Wasze zaangażowanie i za to, że 18 banków dołącza do przyjaciół programu Rodzina 500+. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Dziękujemy serdecznie pani premier. A więc szanowni państwo, przystępujemy do działania i czas na podpisanie listu intencyjnego o współpracy banków w ramach programu Rodzina 500+. List intencyjny, będący deklaracją woli współdziałania w zakresie składania w postaci elektronicznej wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników do tych wniosków w ramach programu Rodzina 500+, podpisują. W imieniu Banku Pocztowego S.A. podpisuje Szymon Midera, prezes zarządu. Zapraszamy. W imieniu mBanku S.A. podpisuje Cezary Kocik, wiceprezes zarządu. W imieniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. podpisuje Dariusz Olkowicz, wiceprezes zarządu. W imieniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Sławomir Sikora, prezes zarządu. W imieniu ING Banku Śląskiego S.A. podpisuje Mirosław Boda, wiceprezes zarządu. W imieniu FM Banku PBP S.A. Bank Smart podpisuje Marek Kulczycki, prezes zarządu. W imieniu Banku Zachodniego WBK S.A. podpisuje Mirosław Skiba, członek zarządu. W imieniu Alior Banku S.A. podpisuje Barbara Smalska, wiceprezes zarządu. W imieniu Getin Noble Bank S.A. podpisuje Karol Karolkiewicz, członek zarządu. W imieniu PKO Banku Polskiego S.A. podpisuje Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu. W imieniu Deutsche Bank Polska podpisuje Leszek Niemycki, wiceprezes zarządu. W imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. Bogusz Niewiadomski, dyrektor makroregionu. W imieniu Banku Millennium S.A. podpisuje João Bra Jorge, prezes zarządu. W imieniu Spółdzielczej Grupy Bankowej podpisuje Jarosław Młynarczyk, dyrektor do spraw dużych ekspozycji.
W imieniu Banku Ochrony Środowiska podpisuje Sławomir Zawadzki, pełniący obowiązki prezesa zarządu. W imieniu Raiffeisen Bank Polska S.A. podpisuje Piotr Czarnecki, prezes zarządu. W imieniu Banku Pekao S.A. Grzegorz Piwowar, wiceprezes zarządu. W imieniu banku BPH S.A. podpisuje Tomasz Rzeski, dyrektor zarządzający Departamentem Marketingu, Innowacji i Bankowości Elektronicznej. I z ramienia rządu dokument podpisze pani minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, dziękujemy Pani Minister. Ja jeszcze proponuję, abyśmy uwiecznili to na pamiątkowym zdjęciu. Zapraszamy serdecznie Panią Premier na środek wraz z Panią Minister Anną Streżyńską, a także Panią Prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Dziękujemy serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze jedno zdanie. Chcę przede wszystkim, brawa należą się dzisiaj, myślę, wszystkim tutaj stojącym przedstawicielom instytucji bankowych za nami. Za to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja przy okazji 500+, zawsze podkreślam rolę i dziękuję minister Eli Rafalskiej, bo to jest rzeczywiście jej wielki sukces. Ale dzisiaj w tym miejscu i właśnie w tym towarzystwie muszę podziękować jeszcze jednej pani minister z naszego rządu, Ani Streżyńskiej, bo to, że dzisiaj się tutaj spotykamy i podpisujemy to porozumienie, to jest jej zasługa. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy wszystkim przedstawicielom sektora bankowego. Dziękujemy pani premier.